Cześć, dzisiaj nauczymy się list. Otwórzmy notatnik. Akcesoria. Notatnik. Otwórzmy dokument HTML. Zamknijmy go. Teraz znacznik head, w którym jest tytuł, czyli listy. Oraz zamknijmy znacznik head. Otwórzmy główny element, czyli body. Zamknijmy go. No i tu będziemy tworzyć nasze listy. Jeszcze zróbmy nagłówek strony. Uczymy się list. I teraz pierwszym elementem, który dziś poznamy, będzie UL, czyli tak zwany unordered list, lista nieuporządkowana. Stwórzmy kilka elementów, na przykład zakupy, ziemniaki, sałata, może polskie znaki oraz kawa. No i kończymy taką listę, zamykając znacznik UL. Sprawdźmy, jak się wyświetla. Plik, zapisz. Wchodzimy na pulpit, żeby było łatwiej. Listy.html. W starszych Windowsach dajemy wszystkie pliki i zmieńmy kodowanie na UTF. Tak jak korzystamy z polskich znaków, nie korzystamy z kodowania ANSI, tylko z kodowania UTF-8. Zapisujemy. O, pojawił się nowy dokument HTML. Otwórzmy go klikając dwa razy. Proszę bardzo, mamy nasz tutaj nagłówek H1. Uczymy się list. Mamy tytuł listy na zakładce. Mamy po kolei elementy ziemniaki, sałata, kawa. I przeglądarka dorysowuje kropeczki przy każdej liście. Możemy ten styl zmienić. Ten oto sposób. Taki oto styl dwukropek, na przykład circle, czyli koło. Czym się różni to czarne kółko od koła? Ano, zobaczmy. No, oczywiście koło jest, circle jest tutaj niewypełnione. To czarne koło nazywa się disk. Oczywiście nie musimy tego pisać, bo od początku mamy disk jako wartość domyślną. Można również zrobić kwadrat, square po angielsku. Takie. Także myślę, że jest to bardzo proste. Zróbmy sobie teraz kopię takiej listy. O. Prawym wklej. I usuńmy ten styl, żeby były dwa przykłady. Proszę bardzo, odświeżamy. Tekst można dowolnie zamieniać, na przykład zmienimy ziemniaki na kartofle, a sałatę na przykład na chleb. Zamiast kawy mleko. Link zapisz. Mamy nasze drugie zakupy. O, widzicie? I tym razem zdecydowaliśmy się korzystać ze zwykłych tutaj stylów. No to proste, więc przejdźmy do następnego rodzaju listy. Lista uporządkowana, po angielsku ordered list, w skrócie OL. I może zróbmy jak listę w dzienniku, mamy numerowaną, więc zróbmy listę imion, na przykład Agnieszka. Anna. Jak widzicie, ja sobie formatuję tutaj tabami ten tekst. To są taby. Nie musicie tego robić, natomiast jest to czytelniejsze niż wszystko jedno po drugim. Takie miłe dla oka. Zachęcam. I na przykład Krzysztof. A dajmy moje imię. Proszę bardzo. Zapiszmy. Proszę bardzo, mamy
listę uporządkowaną, ordered, numerycznie. Możemy również wykorzystać inne style do tego. Także skopiujmy sobie listę. Kopiuj. Wklej. Jeszcze sobie wyrównam. O, nie trzeba tego robić, ale zachęcam. I dajmy jej styl list style type. Na przykład chcemy mieć cyfry rzymskie, czyli duże, czyli upper roman. Mamy cyfry rzymskie. Możemy mieć cyfry rzymskie małe. Jest. Możemy również mieć na przykład lower latin. Co to może być latin? No. Oczywiście alfabet łaciński. Upper latin. Ups. Także mamy duże możliwości i o tyle to jest fajne, że możemy w każdej chwili zmienić ten styl. Nie musimy tu dopisywać tych literek, zmieniać każdego elementu. Wystarczy, że zmienimy styl naszej całej listy i przeglądarka wie, co tu ma dopisać. Nawet jeśli wprowadzimy nowe imię gdzieś w środku, na przykład Katarzyna. Wyrównajmy sobie. O, zapiszemy. To popatrzcie, teraz Krzysztof jest tutaj C, czyli trzeci, tak? I teraz nagle stał się D. Także przeglądarka wie, jak ładnie tutaj robić i my nie musimy zmieniać Krzysztofa i Cypriana ręcznie. No, zobaczmy sobie jeszcze jeden, rzadziej używany, ale również jest to element, który jest listą. Jest to definition list. Ma składnie bardziej skomplikowaną. Chodzi o listę definicji i jest taka definicja. Do definicji używamy znacznika DT. Prawdopodobnie oznacza to definition term, czyli termin, na przykład Polska. Możemy takich definition term więcej zrobić. Polska, na przykład PL i na przykład po angielsku będzie Poland, nie? Mamy kilka różnych takich. Wystarczyłaby jedna, ale mamy ich więcej. No i do czegoś takiego robimy DD, czyli nasz opis. Na przykład nasz kraj, w którym płynie Wisła. DD. Zamykamy. Plik zapisz. Odświeżamy. I proszę bardzo. Lista definicji działa w ten sposób, że te wszystkie terminy są po lewej, a definicja jest po prawej. Także można oczywiście dodać więcej znaczników DT i więcej DL i DT. Na przykład skopiujmy to. Ctrl-C. O, tu sobie jeszcze wyrównamy i zróbmy coś podobnego dla Niemiec. Niemcy, czyli po, niech będzie, że DE, Deutschland, i po angielsku Germany. I nasz zachodni sąsiad. Zapiszmy coś. Proszę bardzo. I w ten sposób nam formatuje, tak? Także to jest to takie dwuczęściowe. Oczywiście możemy mniej mieć tych elementów, na przykład bez angielskiej wersji. I to nadal będzie działać. Nie ma znaczenia, czy są 3, czy 2, czy 7 terminów. Ja tu cofnę, ale nie ma to żadnego znaczenia. Także no, mamy trzy rodzaje list. Ta ostatnia jest rzadko używana, głównie będziecie się spotykać z tymi dwoma w pracy. No, wgrajmy sobie jeszcze nasze zmiany, tak? Wchodzimy na GitHuba.
Kto jeszcze nie ma konta i nie wie, jak korzystać z GitHuba oraz upublikować swoją stronę, zapraszam do odcinka drugiego, a ja mam tutaj konto specjalnie utworzone i upload files. Wybierz swoje pliki i tutaj pulpit oraz szukamy naszych listy. Ja tu mam nieudane próby jak zawsze, jak widzicie trzy miałem nieudane próby nagrywania, teraz czwarta może wyjdzie. Otwieramy, super, tu się skończyło i najnowsza wersja pliku z listami. Albo może po prostu najnowsza wersja dokumenty, tu listy HTML. No i zatwierdzamy zmiany, commit changes, uczymy się słówek, kto nie rozumie, to Google Translate polecam. O, super. I mamy wgrane, sprawdźmy. O, widzicie, uczymy się list, tak, tu mamy ten nasz square, czyli kwadraty, tu mamy łacińskie typowanie, stylowanie, mamy tutaj Polskę, Niemcy, także to jest nasz dokument. Wchodzimy sobie teraz do settings, kto nie pamięta adresu strony, zawsze jest w tej zakładce, także zapraszam jeszcze raz obejrzeć filmik drugi, jest on bardzo ważny, jeśli ktoś chce publikować, tak? Tu mamy naszą stronę główną w tej chwili, jeszcze nie wiem, jak linki tworzyć, to się niedługo dowiemy, natomiast dopisujemy listy.html, no i zobaczmy, co się stanie. Proszę bardzo, jest nasza strona opublikowana. Pod takim linkiem możemy przesłać ją znajomemu, chociaż może niekoniecznie będzie go to interesowało, ale na przykład możemy poprosić kogoś, żeby zrobił zakupy i na przykład niech zrobi te zakupy w miejscu oddalonym o nas 100 km. Tak? Wystarczy mu podesłać linka. Także dziękuję za obejrzenie i zapraszam do kolejnych filmików.